Za 23,5 minuty wbiegł godzina 14, program O tym się mówi. Nasze środowe spotkanie z Uniwersytetem Ekonomicznym w osobie Anny Mirzyńskiej. Ukłonę pani Anno, witam. Dzień dobry, miło u Państwa znowu gościć. Bardzo nam miło. Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Dziś, Szanowni Państwo, zajęcia pod hasłem Gospodarka w obiegu zamkniętym w strategiach województw. O gospodarce w obiegu zamkniętym mówiliśmy już bardzo wiele. Znamy słynne trzy zasady, trzy razy R. Z angielska sobie wynotowałem reduce, reuse i recycling, prawda? Czyli reprodukcja. Dokładnie. Ponowne użycie. Ponowne użycie. I recykling. Ale jak to się ma tak naprawdę do rzeczywistości? Ta gospodarka w obiegu zamkniętym, jeżeli mamy na przykład takie województwo małopolskie, tak od teorii do praktyki. Od teorii do praktyki. No to proszę Państwa, dużo mówiliście o gospodarce w obiegu zamkniętym. Jestem o tym przekonana, bo nasze środowisko się tym zajmuje. A ja nie wiem, na ile Państwo pamiętacie, że gospodarka w obiegu zamkniętym jest jednym z przykładów takiego pojęcia, które nazywamy pojęciem rozmytym w nauce. No i pojęcia rozmyte, mamy dużo pojęć rozmytych. Mhm. Na przykład innowacje też są pojęciem rozmytym. I z tymi pojęciami rozmytymi, to tak z jednej strony dla nas jako naukowców jest fajnie, bo mamy co badać, bo możemy tworzyć na tej podstawie różnego rodzaju teorie, możemy się tymi pojęciami bawić. Dla nas jako ludzi też jest fajnie, bo gdyby nie było pojęć rozmytych, miłość też jest pojęciem rozmytym, dobro jest pojęciem rozmytym, to byśmy nie mieli o czym dyskutować przy szklaneczce dobrego wina, nie? Albo whisky. Więc w zasadzie pojęcia rozmyte są całkiem dobre dla nas jako dla ludzi, nie dla praktyki polityk publicznych. No bo jeżeli my inaczej jesteśmy w stanie definiować niektóre rzeczy, to znaczy, że wprowadzając te idee do praktyki życia gospodarczego, społecznego, spotykając się z nimi na co dzień, każdy z nas inaczej je rozumie. Jeżeli każdy z nas inaczej je rozumie i nie mamy jednej spójnej definicji, to każdy z nas inaczej będzie wprowadzał ją do swojego życia, do swojej działalności gospodarczej, społecznej, do kontaktu z drugim człowiekiem, prawda? No i tu się zaczyna robić problem. I to obserwujemy w ramach wprowadzania tak naprawdę tego pojęcia, tej idei do strategii województw. Bo strategia to jest taki bardzo potrzebny element, który województwa są zmuszone, ustawowo są zmuszone do tego, żeby je opracowywać. To jest taki dokument, który nam mówi, jaka jest podstawa, jaki jest pomysł na rozwój województwa. Tam zarówno przeczytamy o pewnego rodzaju wizji tego rozwoju, czy jak nam się marzy, żeby było. Będziemy mieli zdefiniowane, jaką mamy w tym momencie sytuację, co chcielibyśmy poprawiać i na podstawie jakich wartości, jakich kierunkowych założeń będziemy poprawiać sytuację, którą mamy w województwie. My wiemy o tym, że jednym z tych założeń musi być gospodarka obiegu zamkniętym ze względu na wspomnianą przez pana redaktora tutaj Unię Europejską. To jest taki element, że my musimy wprowadzić GOS do praktyki. Tylko, że znowu województwa mogą wprowadzać te idee na różne sposoby, bo chyba Państwo od razu możecie sobie wyobrazić też tak, jak Wy byście chcieli coś wprowadzić, jeżeli ktoś Wam z góry mówi, to jest dobre. No i tutaj możemy mieć to robione, to jest dobre i wprowadzamy to, co jest dobre, dlatego, że się z tym zgadzamy. Mamy taką presję zewnętrzną, ale my też czujemy, że ta idea jest słuszna i dobra. I to w nauce nazywamy izomorfizmem normatywnym. Czyli my rozumiemy, czujemy tą ideę, zgadzamy się z nią i będziemy posługiwać się tymi wartościami. Możemy to robić, dlatego że akceptujemy podmiot presji, w tym przypadku zalecenie Unii Europejskiej, zgadzamy się, że jest to dla nas autorytet i dlatego nie zgadzając się do końca z wartościami, niekoniecznie zgadzając się z wartościami i nie przyjmując do końca tych wartości albo nie wykonując refleksji nad tym, czy te wartości są dobre, czy nie, tak czy siak to wprowadzamy, ponieważ dla nas autorytet mówi, że to jest dobre. To jest izomorfizm koercyjny. I mamy ostatnią taką formę, której to też możemy wprowadzać coś. Ja widzę, że to działa u kolegi, u sąsiada, u moich konkurentów. Dokładnie tak, jeden do jeden, nie? Jakby też znowu nie będę się nad tym specjalnie zastanawiał, na ile to pasuje do mnie, czy u mnie to będzie działało i na ile te rozwiązania, które będę przeszczepiał, będą się sprawdzały u mnie, ale po prostu wyciągnę to, co sąsiada, przeszczepię do siebie, dlatego, że u niego to działa. I to jest izomorfizm mimetyczny. Mimetyczne naśladownictwa, prawda? Więc to są takie trzy podstawowe elementy, w jaki sposób województwa w tym momencie w Polsce zakładamy, bo jesteśmy w trakcie badań, przyjdę do Państwa za miesiąc, opowiem Państwu, obiecuję, że opowiem Państwu, jak faktycznie w Polsce to wygląda i w którą stronę się to rozkłada. My zakładamy, że w którymś z tych modeli nasze województwa się
poruszają. Wstępne wyniki badań pokazują nam, że niestety ten chyba najbardziej typowy model, czyli ten izomorfizm, znaczy najbardziej pożądany przez nas model, przepraszam, czyli izomorfizm normatywny, jednak mimo wszystko najrzadziej występuje. To już od razu, to już wiemy, bo chcielibyśmy, żeby nasze województwa zgadzały się i rozumiały tą ideę, która jest narzucona przez Unię Europejską, bo wtedy szereg działań, które później będą podejmowane w ramach działań województwa, będzie też robione w duchu tej idei, tym razem idei gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z tym też naturalnie będzie taka lekka zgoda, możliwość pożądania, podążania za tą ideą, tak? A pożądania trochę lepszych zmian, tak? Na podstawie tej idei. Więc chcielibyśmy, żeby to było normatywne. Już wiemy, że raczej nie będzie, jeżeli już to będą te modele mieszane. Chcielibyśmy też, żeby nasze województwa rozumiały, definiowały, pokazywały, do jakiego grona interesariuszy, czyli osób, które mogą być zainteresowane realizacją tej idei, można się zwracać, których członków tej wspólnoty wojewódzkiej należy włączać, edukować, pokazywać im, na czym polega GOS. I już też wiemy, że różnie to bywa. Bo mamy jeszcze to zderzenie ze świadomością Kowalskiego, prawda? Tak, tak, dokładnie, ale jeżeli tego nie mamy na poziomie tego wysokiego rozumienia rzeczywistości, które powinno mieć województwo i włączania tej strategii do różnych obszarów działań, tej idei, do różnych obszarów działań poprzez tą strategię, no to nie ma możliwości, żeby zwykły, normalny Kowalski jakby zaczął w ogóle sam dostrzegać, że ta idea jest potrzebna i konieczna, bo to jednak tego typu elementy, jeżeli idą od góry, no to od tej góry, czyli od tej Komisji Europejskiej poprzez kraje członkowskie i w naszym przypadku podział ten terytorialny, który dla nas jest bardzo ważny, bo my delegujemy wiele działań do jednostek samorządu terytorialnego. To jest jedna z naszych podstawowych działań samorządowych, tak? My jesteśmy krajem, który ma bardzo duże, w którym ma bardzo duże znaczenie samorząd. No to nie ma też możliwości, żeby nagle ten Kowalski też się niesamowicie jak identyfikował z tą ideą, skoro będzie widział cały czas wokół siebie rozbieżności. Więc to jest ważne, żeby to województwa w tym uwzględniły. Ważne jest badanie w tym kierunku, ważne jest mówienie, ważne są dyskusje, czy to jest potrzebne, jak jest potrzebne, na ile powinniśmy się z tym zgadzać, na ile możemy z tym dyskutować. To jest taki dobry trop, o którym powinniśmy mówić, no bo tak jak powiedziałam Państwu na samym początku, jak mamy pojęcie, które jest pojęciem rozmytym, no to jest pojęcie, o którym warto dyskutować, więc do tej dyskusji na temat GOS-u i w jaki sposób ona faktycznie może być realizowana terytorialnie wokół Was, w Waszych domach, w naszym mieście, ja Was zachęcam, żebyście gdzieś tam wrócili w ramach właśnie tej dyskusji ze swoimi znajomymi. A jeżeli chcecie z nami podyskutować, to oczywiście też zawsze zapraszamy nie tylko do słuchania, ale do uczestnictwa w życiu akademickim. Taka okazja na pewno się wydarzy, bo uruchomiliśmy nowy kierunek. Pochwalę się Wam tak na sam koniec. Bardzo proszę. Magisterka bardziej dla osób dorosłych, Global Business Services magisterki rusza, więc może tam, może przy innej okazji akademickiej zapraszamy, a ja do Państwa wrócę za miesiąc z naszymi wynikami i wtedy powiem, jak się ma województwo małopolskie. I wtedy więcej konkretu w tych pojęciach rozmytych na pewno będzie. Dokładnie. Anna Mierzyńska, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi u Państwa i moim gościem. Kolejne takie spotkanie za jakiś czas, a na pewno z UEK-iem, tradycyjnie jak zwykle w środę na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.